Ksia Zachary wystapi na spotkaniu biznesu, cena za spotkanie powala. Ksia Zachary pozeluje kiedy z wydania Spara? Na dziś trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Choć według różnych źródeł Meghan Markle nie jest zadowolona z poziomu szczerości zademonstrowanego w autobiografii przez Meza. Syna króla Karola III na razie nie ma chyba podobnych zmartwień, bo ksiaska sprzedaje się w rekordowym tempie. Nie ma wątpliwości, że wydania autobiografii i inne medialne występy Sussexów miały podbić popularność pary i zapewnić im dalsze zainteresowania Amerykanów i Brytyjczyków. Udało się to polwicznie, bo choć o wykletych royalsach mówi się mnóstwo, to sympatia odczuwana wobec Harry'ego i Meghan od dłuższego czasu spada. Co siła rzeczy w dłuższej perspektywie odbije się również na ich kieszeni. Brat następcy tronu księcia Williama musi więc korzystać ze swojego momentu, póki to jeszcze możliwe. Jak donosi New York Post, pierwsze publiczne wystąpienie Harry'ego od momentu wydania Spary odbędzie się na początku marca. Sussex będzie gościem specjalnym szczytu biznesowego w San Francisco. Organizator wydarzenia Better UP oficjalnie poinformowało, że potomek księżnej Diany wystąpi na żywo w trakcie trwającego 2 dni konwentu. Na razie nie wiadomo, czy ksia Zachary przemówi 7 czy 8 marca. Wiemy, natomiast ile wyniesie cena biletu, za zaszczyt posłuchania arystokraty zapłaćmy $995. Mamy dla Was jednak pozytywną wiadomość. Istnieje szansa, by poznać mądrości księcia Harry'ego bez konieczności składania tej oplaty. Wirtualne uczestnictwo w konferencji jest bowiem darmowe. Oprócz Harry'ego w San Francisco wystąpia także i Sorae. David Hank, Robina June i Adam Grant. Jak twierdzą organizatorzy, szczyt stanie się okazją do wymiany idei i przeprowadzenia inspirujących dyskusji między utalentowanymi liderami biznesu.